Dzień dobry wszystkim, witajcie w pierwszej części gry Ender Lilies of the Nights. Nie mam pojęcia, jak czytać to pierwsze słowo, więc nawet nie będę próbował. A jest to gra typu Metroidvania, czyli latamy w lewo, prawo, do góry, do dołu, w 2D oczywiście. I po dokonaniu jakichś tam progresów, że możemy się wracać do wcześniejszych nieodkrytych obszarów po zdobyciu jakiejś tam umiejętności. Może niezbyt to klarownie wyjaśniłem, ale dobra. No jest to gra typu Blasphemous 2. O. Najpierw chyba wyjaśnię całe moje wypociny. Dobra, lecimy. Start. Create new data. 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 Płomek. Kulka. At last we met. A to ta główna bohaterka. Nie ma żadnych dialogów? Znaczy audio. Tylko napisy. Trochę z dystansem podchodziłem do tej gry. O, dobra, zaraz powiem. Jej, żyjemy. You seem to be awake. And none of the worse over fear. Did I frighten you? Wystraszyłem cię? Straciła pamięć. Dobra. Co możemy? O! Mam iść w prawo? Tak. A co jest w lewo? X-em się skacze. L2. Statue description. Stone statue in the likeness of the white priestesses. Księżniczka wschodu. Dom to jest wschód czy zachód? Chyba zachód. Kwadratem. A, bo ten rycerz bije za mnie. Ona jest bezbronna, ta dziewczynka. I wykorzystujemy to jakieś te dusze, żeby walczyły za nas. Dobra, kółko nic, trójkąt nic. Kwadrat bijemy. Widzę, że nie ma żadnej staminy czy coś. Fuck! Chyba się właśnie uleczyłem. Dobra, L1 się leczy. L2 nic. L2... Wow. L2 się przewracam. Znaczy, to jest pewnie unik. A, tu mam dwa... te, no. Jak to się mówi? O Jezu! Ekwipunki, o! Kółeczka nowe, chyba. Dobra, idziemy. No, trochę z dystansem podchodziłem do tej gry, bo nie wiem, widziałem parę recenzji. Były różne. Jedni mówili, że jest gra super, inni mówili, że jest trochę nudna i za prosta. No, ale zobaczymy. Do not be afraid. Kwadrat atak. Tak wiem. Już to odkryłem. Co to jest ta jedynka w lewym górnym rogu? Dap. Nie wiem, tutaj zbieram jakieś dusze po pokonanych, czy nie? Coś tam do mnie przylatuje, ale... nie widzę żadnego licznika. Hop, hop. L2, enter. Wow. Teraz będę sprawdzał wszystkie te ściany z lewej strony. Czekaj, mapa jest. Gdzie jestem na mapie? R. Kuźwa, ta mapa nic mi kompletnie nie mówi, nie? Nie wiem, czy jestem tą kulką w niebieskim prostokącie. O! Nie wiem, czy coś tu jest. Kuźwa, prawie mnie zabił. Znaczy, prawie mnie trafił. No nie wiem, czy mogę to rozwalić, czy nie? Dobra, nie będę próbował. Ej! Pierwsze trafienie dla ciebie, brawo. Dodge R2. Teraz mi mówicie? Znaczy, wcześniej na to wpadłem, ale...
Co ja mówię? A, co to jest na tej mapie? Niebieski kwadracik, znaczy prosty kącik, to chyba gdzie my jesteśmy. Pomarańczowe, gdzie byliśmy. A te czerwone kulki? Dobra. Spadaj. Tu jest? A, dobra, tak, dobra, czaję. No to sama się chwyta. Hop, no. Hop. O. No. Ale jeden się leczymy, to trzeba zapamiętać. O fuck. Ten unik jest fajny. Że tak się rzuca przed siebie. Ja kurwa jestem... Chapter 1, play tam 5 minut, Lily status. Level 1, HP 56. Prayer to chyba są modlitwy. Dusze! A, to ten mój główny chyba, nasz podstawowy. Actions. Jak na razie gra mi się podoba. O co chodzi z tą mapą? Gdzie jest zoom? Ale. Oj, będziemy błądzić w tej grze. Coś czuję, nie? O, to już mam. Read. Dear Siegfried. Siegfried. Dobra, jakieś mają amulet dla mnie. O. Dobra, ale jeden się leczymy. Dobra, pod touchpadem mamy ten menu, Wszystkie beczki moje. Co to? O, max up MP plus 5. MP? Tu mam MP. A ta jedynka w lewym górnym rogu to chyba mój level jest. Chyba. Tak. Bo jak wchłaniam ich duszę, czy co to jest, to czerwone to mi się troszkę uzupełnia. O! Ławka. Save point? Aha. Rest. Using a respite will restore your status and save the game. Okay. You may now access blighted memories, rewatch on a previously viewed cutscenes. Aha. Memories. Prologu nie widziałem. Dobra. Save. Enhance, relics, spirits, fast travel. Save. Game saved. Dobra, tylko dalej nie wiem gdzie iść. There are blighted wolves, minds do not fade. This is not no saving grace, however. Aha. Hop. Dobra. No, taki tutorial. No, wskakuj, proszę cię, dziękuję. Ten dodge mi się podoba, ten taki upadek ten. Hop. Ciekawe, czy jest tutaj stamina. Chyba, może później. Wow. Muzyczka jest fajna. Au! Jak on mnie trafił? Zrobiłem dodża. Idziesz do mnie, czy nie? Stary! Niezłe combo. Kurde, teraz wszystkie ściany będę walił mieczem. Szkoda, że nie mam double jumpa, by się przydał. No to jeszcze, że później będziemy go mieli. Musiałem spróbować. Hop, hop. Mapa jest trochę niewyraźna jak dla mnie.
Same proste kąty. Jej! A, unik. Dobra. Moje, moje, wszystko moje. A ciekawe, czy jak zginę, to też ten. Te wszystkie punkty, jakie zdobywam, zostają przy miejscu mojej śmierci, czy nie? Nie wiem, w ogóle mnie nie atakował, ale. Wyglądał groźnie, więc go zabiliśmy. O. Chodź. Nie wiem, czemu on mnie atakuje. Twój błąd. Dobra, mamy prawie drugi level. O. Ale się kuźwa unie zrobiłem przez pod jego miecz. Bitch. Ta mapa nic mi kompletnie nie mówi. A ten zielony... Ten to jest chyba ta ławka, gdzie odpoczywaliśmy. Dobra. Ciekawe, czy to jest jakieś namierzanie przeciwników. Trzeba chyba nadujść. Fuck. O. Te są najniebezpieczniejsze dla mnie. O, skacz, skacz, skacz. No patrz. Aha. Dobra. Jak na razie gra jest świetna, nie? A to jest sam początek, więc... Będzie... Umbral Knight. This way should lead back up. Gdzie jestem? A tu czasem nie był ten? Ławka była na lewo, dobra. Nie wiem, czy odkryłem skrót, czy co? Dźwignia! Drzwi się otworzyły. A, dobra, jeszcze ja. Muszę teraz się wrócić do tych drzwi. Co ty, kuźwa, jesteś? Ej, no! Czarownica. Jej. Czarownica. Amulet fragment. HP plus 5. Ale muszę to założyć, czy co? A nie, miałem 100, mam 110. A, czyli automatycznie mi się zwiększa. Gitara. Uleczymy się. Teraz się wrócimy i pewnie ten. Drzwi będą otwarte. A przede wszystkim gra wygląda fenomenalnie, nie? Pięknie, pięknie wygląda. Nie wiem, czy wrócić się zasejwować? Na co mi szkodzi? Pokonaliśmy wiedźmę. To należy nam się save point. Który kuźwa, gdzie jest? Gdzie jest ten save point? Ty no... Tak daleko? Nie... Już się zgubiłem, ja ten sam początek gry już się zgubiłem. Ta mapa jest taka do dupy. Na pewno to nie tu, to dalej było. Hop, hop, hop. Ups, sorry. Gdzie był ten save point, stary? Ja już zabłądziłem. Były to zamknięte drzwi, tak? Tak, korzenie się już otworzyły, dobra. Jak się można zgubić na samym początku gry?
Skacz. Nie to nie. Jej, level up. The Polish Way. Carries of the Rot. Rot. A, taka jest zaraza czy coś. Ten, ale gdzie był? Ten save point. A tu coś jest, gdzie nie możemy wejść. No nie mogę. Czy mogę? A mogę odpocząć, dobra. No jest... Save. Nie wiem, czy to będzie pierwszy boss. Chyba tak, bo patrzę na mapę. Nie! Gdzie był ten? Mapa. Pod którym przyciskiem? Dobra. A te kulki też mogę iść na dół, do góry. Oj, są ten, zablokowane przejścia chyba. Cholera wie, dobra. Będzie chyba pierwszy boss. Czy nie? Chyba tak. Chyba na pewno. The air is thick with the rot of the blight. Take heat. Co to jest heat? To protect her I must. Destroy! Wow. Au. Uzdrowimy. Dobra, Marcin. Ale prostych. Au, czy mi uderzył? O, fuck. Dobra, to mam dopiero pierwsza faza. Fuck. No i zginąłem. Masz za swoje, że był prosty. Cholera. Ty, dobry boss. Dobra, próbujemy jeszcze raz i kończymy na dzisiaj. Może dobijamy do 20 minut. Dobra, mogę to pominąć? Kurde, chyba nie. A jest, mogę, dobra. No patrz. Ej, no. Ej. Myślałem, że będzie na mnie skakał. No właśnie to. Nie chciałem tak... Gdzie w tą stronę co to robisz? Kurde. Się gubię. Kurde, straciłem życiałkę, no. Faza. Jak mam unikać jego ciosów? No trafił mnie, naprawdę? No bez jaj. Do odciula żyć zabiera. Okay.
go kurczę trafił, bo było świetnie, nie? Ej, oj. Nie jest trudne, tylko muszę go wyczuć po prostu. No, rób to oranie ziemi, będzie gitara. No i zrobił, kurczę, dałem dupę. Jak? Niepotrzebnie, myślałem, że będzie robił oranie ziemi. O. Jesteśmy na raz. Jesteśmy na raz. Ej! Zabiliśmy go. I was supposed to protect you. I adored the priestess on the fount. Of the fount. Szkoda, że nie ma żadnego audio, jeżeli chodzi o rozmowę. That. O. O, mam podwójny skok. Sweet. Purification, pierwsze trofeum. Fajna gra! Jak na razie. O, mamy double jumpa. Dobra, odpoczywamy, saveujemy i kończymy na ciebie. Część pierwszą. Tak wiem. Save. Dobra. I dziękuję bardzo za oglądanie części pierwszej. Zapomniałem tytuł Endless Lily? Nie. Coś z liliami. I części drugiej kontynuujemy. Dziękuję jeszcze raz i na razie.